Suwalski samorząd od kilkunastu tygodni czekał na tę informację, a wraz z nim kierowcy. Zajeżdżona do granic możliwości utrata wymaga remontu i ten był planowany. Jednak wszyscy zastanawiali się, czy remont będzie zaledwie połowiczy, czy też droga zostanie w pełni naprawiona. Dzisiaj sytuacja jest już jasna. Są dobre wieści, są wieści pozytywne w tym zakresie. Będziemy mieli przyznane środki finansowe. Miasto z własnej kasy wyłoży na utratę 800 tysięcy złotych. Drugie tyle sfinansuje Ministerstwo Infrastruktury. Prosiłem w stosownym czasie wojewodę podlaskiego, Bogdana Paszkowskiego, żeby pomógł nam przetrzeć ścieżki w Ministerstwie Infrastruktury, tam gdzie są pieniądze. I złożyliśmy wniosek i jesteśmy tam na liście, chociaż jeszcze nie widziałem w ministerstwie, ale już pracownicy mówili, że 800 tysięcy dofinansowania będziemy mieli, że jest tam jakaś lista rankingowa i pan wojewoda po mojej prośbie wystosował swoją prośbę do ministra infrastruktury, żeby ten suwalski temat potraktować bardzo, bardzo poważnie i widzimy, że to pomogło. Także muszę panu wojewodzie podziękować za pomoc. Do Zarządu Dróg i Zieleni, który w ostatnim dniu kwietnia ogłosił przetarg na remont nawierzchni utraty, wpłynęły dwie oferty. Z zestawienia wynika, że o zlecenie starają się dwie firmy. Suwalskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe i Pruszkowski Strabag. Pierwsza z firm złożyła ofertę na kwotę 1 456 000 zł, druga firma na niemal 2 miliony. Budżet przedsięwzięcia został przez Suwalski Zarząd Dróg określony na wartość 1 600 000. Obie firmy zadeklarowały 6-letni okres gwarancji na wykonane roboty. Biorąc pod uwagę, że o wyborze oferty zdecydować mają dwa czynniki, cena w 60% i czas gwarancji w 40%, to uznać trzeba, że umowa zostanie podpisana z suwalskim PDM-em. Roboty mają być wykonane do końca października bieżącego roku.